Dzień dobry, serdecznie kochani, witamy na kanale Fotowolty. Jesteśmy u pana Karola. Oczywiście nasz kanał promuje życie poza siecią, życie w off-gridzie, czyli wtedy, kiedy jesteśmy niezależni od źródeł, od sieci przede wszystkim. I od państwa. I od państwa. Teraz państwo zrobimy przegląd instalacji, którą nie tak dawno zakładaliśmy i tutaj pan Karol nam zaraz opowie, co tutaj mamy i co zostało zainstalowane. Dobra, jesteśmy w drugiej kamerce. Teraz wam opowiemy mniej więcej, co tu zostało zainstalowane. O, tutaj właściciel zaraz nam opowie. Drodzy państwo, tutaj mamy skrzynkę DC z paneli fotowoltaicznych. Tutaj mamy od góry podłączone dwa stringi po trzy panele i przewód uziemienia, w każdym bądź razie. Wszystko jest spięte, dwa stringi są na mostkach spięte i mamy przepięciówkę i wyłącznik w razie czego, żeby wyłączyć. Schowany. Jeden mostek jest schowany tutaj. Dlatego panele są widać. Dwa plusy na jednym mostku i dwa minusy na drugim mostku. Wszystko spięte do przepięciówki, no i wyłącznik awaryjny, żeby coś w razie potrzeby wyłączyć sobie napięcie z paneli. Oczywiście nie można wyłączać podczas obciążeń, podczas dużego nasłonecznienia. Gdy mamy obciążenie, to nie wolno wyłączać nam tego wyłącznika, chyba że mamy jakąś awarię i jesteśmy zmuszeni. Czyli tak, ile mamy paneli zamontowanych na dachu? Paneli mamy 6. 6 paneli mocy 380 W tak panel, jest. Czyli nam, jeżeli sumujemy 6 razy... Około 4, 2,4 kW. Można przyjąć, że 2-3 takiej mocy przy pełnym nasłonecznieniu. Dobra, dalej mamy tak, inwerter firmy Volt. To jest Ultra 6000. On ma tutaj, zaraz znajdziemy tabliczkę, mocy takiej... Znamionowej mocy takiej ciągłej, którą możemy obciążyć inwerter, to mamy 3000 W mocy ciągłej. Podświetlimy, czy działa. Tutaj, która jest godzina teraz obecnie? Obecnie mamy 17:36. Możemy 17:36. pokazać na zegarku, żeby wszyscy wiedzieli. Jakieś, o, jeszcze jakbyś podświetlił. 17, no to przed 18 już, także już słoneczko w marcu, koniec marca, przed 18 to już jest bardzo, bardzo słabiutkie słoneczko. Dobra, tak, wpływa nam prąd z paneli, plus, minus, czerwonym tutaj do inwertera. I co dalej mamy? Co dalej mamy? Mamy dwie baterie po 110 amperogodzin. 110 amperogodzin. Razy 2, czyli mamy 220 amperogodzin, ale jest to spięte w 24, czyli 110 razy 24, czyli jakieś 2,5 kW mocy, jeżeli byśmy chcieli wyciągnąć całość do końca. Dobra, podstawowe pytanie. Jaki był cel tej instalacji i co my tu chcemy napędzać właśnie tą instalacją? Do czego ona ma służyć? Po pierwsze. Częściowo uniezależnić się od dostaw energii z Tauronu, gdyż wiadomo, że ceny energii mogą wzrosnąć, nie wiadomo o ile procent. Prognozy są różne. Mówią, że jeżeli przekroczymy 3000 kWh, to ma energia iść razy 3, ale to tylko tak. To są prognozy, spekulacje, estymacje. Dodatkowo chcieliśmy uniknąć rozpalania w piecu w okresie letnim, gdyż potrzebujemy grzać wodę w bojlerze około 100. Czyli grzejecie wodę za pomocą pieca CO, tak? Tak jest. Drewnem. Drewnem sezonowanym co najmniej. Czyli woda była grzana z pieca CO drewnem, opalana. I z tego mieliście ciepłą wodę. Czyli trzeba było po południu przyjść, napalić w piecu. Ile ze dwa wiadra drewna wystarczyły? No, dwa wiadra. Ewentualnie można też było grzać z sieci, ale to jest dosyć kosztowne, jak wszyscy wiemy. No, bojler około 5 do 10 kWh potrzebuje, tak, żeby nagrzać.
Już od 3 Dobra. I to jest też kWh. kłopot, bo trzeba przyjść po południu po pracy albo przed wieczorem, w zależności, tu gorąco w domu w lato, A trzeba a to trzeba przepalić. przepalić piecu. No i Trzeba się ubrudzić. to jest dosyć troszkę kłopotliwe. Uciążliwe dla. Czyli najważniejszym celem instalacji było odłączyć boiler od sieci i Tak jest. zapomnieć o grzaniu wody. Grzaniu wody latem. Grzaniu wody I latem. oczywiście wiadomo, można jakieś telefony załadować w razie potrzeby. Tak, mamy te 2 kW gdzieś mocy. Choćby jeden, no bo nie możemy wykończyć tych akumulatorów do zera. Choćby 1 kW, to zawsze w noc przeżyjemy, tak? Oczywiście, że tak. Dodatkowo podpięte są bramy garażowe do tego, brama wjazdowa. W razie potrzeby, gdyby brakło prądu, nie trzeba jakoś pociągać za sznureczki, ściągać siłowników, gdyż mamy zasilanie Tak, ciągłe. bo gdyby brakło prądu, nie wyjedziesz z posesji. No dokładnie. Brama się nie otworzy, garaż się nie otworzy, jesteśmy uziemieni, śpieszymy się do pracy, braknie prądu, koniec. Tak. Nie mogę wyjechać, tak? A dzięki temu urządzeniu jesteśmy, można powiedzieć, bezpiecznie niezależni. Tak, w razie czego Częściowo. awaryjne sprawy mamy załatwione. Jaką masz grzałkę w bojlerze i jakiej mocy ona potrzebuje? Grzałka w bojlerze to 2 kW, natomiast zakupiłem urządzenie. Jak to się nazywa? To jest zmiana mocy, regulacja mocy Silnika silnika. To i jest taki obrotów. z pokrętłem. Link zamieścimy w opisie do filmu. Tak, bardzo fajne urządzenie, sprawdza się, tak? I ustawiam sobie gdzieś na około 800 W, 800, 900 do Czyli mamy 1200. regulację mocy grzałki, Tak jest. dowolną. W jakich Dokładnie tak. sobie parametr ustawimy, taką mamy moc grzałki. Im bardziej słoneczny dzień, tym bardziej podkręcamy. Tym bardziej podkręcamy. Ile możemy podkręcić? To jest najważniejsze pytanie. Jak możemy obciążyć, żeby było bezpiecznie? Tutaj z sześciu paneli, tak? Ile możesz osiągnąć? No ja tak przy słonecznym dniu podkręcam do 1,2 kW więcej. Nie, bo chciałbym jeszcze mieć trochę zapasu. No i jeszcze masz podłączoną pewnie lodówkę. Jeszcze parę Lodówkę, rzeczy idzie. telewizory, no cały monitoring w domu, bramy, tak jak wcześniej mówiłem, i bramę wjazdową. I bramę wjazdową. Czyli grzałkę podpinasz na 1200 W, a reszta idzie na inne rzeczy. Tak jest. Dobra, ale mamy grzałkę podpiętą i chciałbyś włączyć odkurzacz na Tak przykład. jest. Tak, odkurzacz ile ma? Też z 800. No taki lepszy już 1400. Sprawdzałeś, działa? Nie Czy jeszcze nie? sprawdzałem. Jeszcze nie. Nie Ale testowałeś. planuję to robić w ten sposób, że wyłączam na chwilę boiler, włączam odkurzacz, po odkurzeniu włączam z powrotem boiler Czyli i. musisz przyjść tu z powrotem? Nie. Nie przychodzisz tutaj. Wykorzystuję cudowne urządzenia, gniazdka Wi-Fi. Gniazdko Wi-Fi, czyli majstrujesz w telefonie tylko. Majstruję w telefonie. Wyłączasz sobie w telefonie boiler Tak i jest. załączasz odkurzacz. Tak Tak, jest. żeby sobie dbać też tutaj o akumulatory, żeby nie przeciążyć, bo cały prąd, który pobieramy, przepływa przez nasze baterie. A mamy 24 V, czyli tak bezpiecznie, no to nie możemy przekraczać tam 2 kW, no to No żeby był bezpieczny. jeszcze mi się nie zdarzyło przekroczyć 2 kW. Dobra, i w tym momencie jaki mamy pobór? Zobaczymy, jaki mamy pobór. Tak, masz piękny licznik kolorowy z wyświetleniem, różnicówka jeszcze, bezpiecznik B16, tak, czyli taki podstawowy bezpiecznik. Teraz mamy pobór prawie 100 W i nie mamy sieci. Nie mamy, zobaczcie. Nie mamy sieci. Nie mamy żadnej sieci. Z paneli ile nam idzie? Tu zaraz, o, widzicie, skoczyło troszeczkę. Gdzieś jakieś słoneczko. 70 W mamy. Pobieramy prawie 100. No i akumulatory nawet nie czują. Zobaczcie. Mamy 25 i 1. Czyli akumulatory praktycznie no, w 90% naładowane. Może 80% naładowania baterii. I system sobie ładnie tutaj. Baterie są nowe, czyli on jeszcze ich praktycznie jeszcze nie przetestował. No i drodzy Państwo, wracamy ponownie. Teraz najważniejsze pytanie. Ile taka instalacja Ciebie, Karolu, kosztowała? Ile trzeba przeznaczyć środków? Czy to musisz naraz wszystko zakupić, czy po prostu mogłeś sobie to po kolei kompletować przez zimę, czy przez tam wcześniejszy okres, kiedy sobie zaplanowałeś? Ile to mniej więcej kosztowało? I czy kiedy widzisz szansę tego odbicia? Już mówię, zacząłem planować taką instalację w zeszłym roku. Od początku grudnia zaczynałem kompletować powoli części, Od grudnia, tak? zamawiać. Czyli gdzieś Tak jest. mamy marzec, czyli 4 miesiące. Rozkładałem sobie koszty na miesiąc. W jednym miesiącu kupiłem panele, w kolejnym miesiącu inwerter,
No i takie inne dodatkowe urządzenia. Wiadomo, że najdroższe są, że tak powiem, bzdety. Liczniki, bezpieczniki, przekaźniki, wtyczki, nie wtyczki, to jest najdroższe. Czyli takie pierdoły, tak, nie? Które zbierają bo i wychodzi kwota. Tego jakoś się nie zakłada, takiej większej kwoty, na to na początkowej teraz kalkulacji brało się pod uwagę trzy rzeczy. Inwerter, panele i akumulatory. A teraz metr takiego grubego kabla do akumulatora, tu mamy 25, a tu mamy 35 mm. Metr takiego kosztuje ile? 50 zł teraz, tak, no nie? Tak. Metr takiego kabla. No i tak suma summarum ten się świstek opiera. Kosztuje chyba 40 zł. 40 zł, tak. No widzicie, 30 cm kabla, 40 zł prawie. No i teraz właśnie przy tych cenach, które są obecnie, jak się kalkuluje całość instalacji? Razem z doprowadzeniem do domu. Bo jeszcze musiałeś przewód puścić, tak, tak? Zakopać. Tak jest. Ziemny. Razem z doprowadzeniem do domu, razem z całym instrumentarium w domu, rozprowadzenie własnej sieci. Praktycznie w każdym pokoju mamy swoje gniazdko. Ale nie liczylibyśmy może najpierw. Dobrze. Tego, no to co wychodzi z inwertera. Instalację okay. Od inwertera byśmy nie liczyli, no bo to jest każdy we własnym zakresie już musi sobie sam ustalić, ile to go będzie kosztować. Jeden potrzebuje 5 metrów, drugi potrzebuje 50 metrów, tak? Czyli w takiej konfiguracji około 9,5 do 10 tysięcy złotych. Do 10 tysięcy, tak. Instalacja 2,2, tak 2,3 kW, z magazynem też około 2,5 kW. Około 10 tysięcy, wykonanie własne, tak? Tak jest. Montaż. Jeszcze nie robiłem kalkulacji w Excelu, a mam to zamiar zrobić, ale odkładam to jak najdalej. Montaż we własnym zakresie, tylko zakup potrzebnych urządzeń, kabli, gniazdek, liczników, całego wyłączników, prawie 10 tysięcy złotych. I jak uważasz, kiedy ta instalacja może Ci się zwrócić? To znaczy ja nie zakładałem zwrotu inwestycji, chciałem się uniezależnić. Mieć zabezpieczenie tak, awaryjne. Tak, tak, tak. I uniknąć rozpalania w piecu latem. I przestać, zostawić sobie drewno na jesień. Tak jest. I nie marnować czasu na to, nie brudzić się, a mieć cały czas wodę od samego rana ciepłą. Mieć ciepłą w wodę. Kranie, tak jest. Czyli tak, czyli ty już wodę grzejesz za darmo, czy jeszcze masz jakieś przestoje? Grzeję wodę codziennie. Mamy dzisiaj 20. Bo i tak, jest marzec, czyli tak czy siak w piecu trzeba przepalać, tak, żeby było ciepło w domu, tak? Ale woda by się przydała już w południe na przykład, tak? Tak? Ciepła. 25 marzec, wodę grzejemy już od tygodnia. Wodę grzejecie od tygodnia. Tak. A dogrzewacie wieczorem, tak czy nie? Tak. Dogrzewa tak, się tak. Sama z pieca? Z pieca. Bo i tak trzeba przepalić, no, tak? Dokładnie. Trzeba przepalić, żeby było ciepło w domu, ale w południe już macie wodę ciepłą. Od samego rana praktycznie, od godziny 9 już od zaczynam 9 już włączać zacznie. Z poziomu telefonu boiler. Dobra. Ostatnie pytanie. Czy jesteś zadowolony z tego i czy możesz polecić innym użytkownikom tego typu instalacji? Jestem bardzo zadowolony, albo jeszcze bardziej zadowolony i każdemu, kto ma zamiar się uniezależnić i grzać wodę latem, polecam z całego serca. Nie opłaca się kupować żadnych UPS-ów, agregatów, chociaż mam dwa. Polecam z całego serca. Dobra, ale jeszcze jedno pytanie. Dlaczego nie założyłeś instalacji z dotacją? Albo bez, która kosztuje 30 tysięcy, na przykład tam 4 kilo, teraz gdzieś tak chodzą po 30 tysięcy. Prosty rachunek. Kosztowało mnie to około 10 tysięcy złotych. Czyli jedna trzecia. Tak, więc 20 tysięcy złotych mam w kieszeni, dodatkowe pewnie jakiś procent w banku, a poza tym... Nie wierzysz w tego typu rzeczy, tak że to ci się zwróci? Nie wierzę w rzeczy, które daje państwo, w pieniądze. Bo wiadomo, że te pieniądze wędrują od podatnika, przez urzędy i do końcowego odbiorcy. Wiadomo, że każdy po drodze musi swoją działkę wziąć, więc 100 dane nie jest równe 100 dostane. Zgadza się, dobrze. I dodatkowo można by powiedzieć, że taka instalacja za 30 tysięcy, ile by ci się zwracała? Przy obecnych rachunkach. Liczmy, że 300 zł miesięcznie gdzieś płaci. Normalne tam no to masz, dom jednorodzinny. Czyli mamy za rok mamy 3000, 4000 rocznie, tak? Tak. Czyli ile mamy 10 lat, niecałe 10 lat zwrotu. A tutaj nie dość, że zapłacisz 1/3 tego, to masz system awaryjny, bo on działa zawsze.
Nie tylko wtedy, kiedy słońce świeci, tak, mamy on-grid, czyli tylko produkcja, a nie mamy systemu awaryjnego. Tak jest. No i przede wszystkim cel osiągnięty, czyli grzanie ciepłej wody, tak? To był priorytet Tak. plus system awaryjny. A ile sobie naciągniesz dodatkowo, no to jest twoje, tak? Oczywiście. A już widać, że 18 kWh. Od ile dni? 4, 5? 5. 5 dni licznik jest załączony. Tak jest. Jest 18. No jeszcze na pewno dopiero zacznie ten licznik kręcić. Także kochani, warto myślę zainwestować. To są małe instalacje. Nie potrzebujemy jakiejś dużej gotówki, możemy sobie to rozłożyć na miesiące, przez zimę sobie składać, kompletować sprzęt, na wiosnę ruszyć z instalacją. Nie są to bardzo duże kwoty, na które trzeba brać kredyty czy dotacje, a można się cieszyć swoim darmowym prądem, który będzie nam jakoś rekompensował te wszystkie rachunki za prąd. I na pewno nie dość, że będziemy mieć, pozwolimy sobie na więcej korzystanie z prądu ze sieci, ale też nasze rachunki spadną. Tak jest. Także serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do I tworzenia. Życzymy sobie i wszystkich słonecznych dni. Słonecznych dni, dobrze. Pozdrawiamy serdecznie i oczywiście subskrypcja i lajkowanie. Pozdrawiamy. Do widzenia. Hej.